Witam Ciebie na kanale Śladami Pio. Z tej strony Stanisław Sadowski. Salve Maria. No, temat piękny. Ojciec Pio ratuje przed samobójstwem bohatera II wojny światowej. Oglądaj. Jeżeli jesteś pierwszy raz, subskrybuj kanał. 12 mszy świętych w tym roku jest za Ciebie odprawionych. Jeżeli subskrybujesz kanał, to jest ogrom łask, który wystarczy tylko kliknąć, pach, subskrypcja. I dalej Ci kolejne filmiki się wyświetlą okiem ojcu Pio, że podążamy jego. Michel Boyer, bohater francuskiego ruchu oporu, strasznie załamany tym, co widział podczas II wojny światowej, jaka okropieństwa wszystkie. I miał, że tak powiem, strasznego doła. Załamany był z tym. I on mówi tak, to mu całą radość życia odebrało. I on mówi tak, lepiej skończyć z tym wszystkim i odejść z tego świata. Często tak sobie powtarza, więc miał myśli samobójcze. Miał myśli samobójcze. Nie chciał żyć. Nie widział sensu, nie widział celu swojego życia. I któregoś dnia zwierzył się ze swej udręki przyjacielowi. I jak ten przyjaciel zareagował? On powiedział, dlaczego nie spróbujesz pojechać do Włoch? Do ojca Pio. A któż to jest? Zapytał. Ja sobie tak myślę, ty może oglądasz kolejny raz te filmiki. Udostępnij dalej, przekaż dalej. Właśnie ten przyjaciel jego zrobił tylko jeden mały krok. Powiedział mu o ojcu Pio i zaraz zobaczysz, co się wydarzyło z człowiekiem, który miał myśli samobójcze. A któż to jest? Zapytał on. Przyjaciel wyjaśnił mu, że ojciec Pio jest zakonnikiem ze stygmatami, że dokonuje cudów i rzeczy nadzwyczajnych, a swą niewidzialną obecność sygnalizuje bardzo przyjemnym zapachem nawet tym osobom, które oddalone są od niego tysiące kilometrów. Może trafi sygnalizować swoją obecność ojciec Pio zapachem kwiatów, pięknym zapachem. Raz jeden wizytator apostolski, jak poczuł zapach, jaki ojciec Pio wydzielał, ten zapach też widział się z jego ran przecież. Te rany przecież to co, były zakrwawione, często zalepiona, znaczy ten zaschnięta krew. To ohydnie wygląda po prostu, trzeba powiedzieć. To nie był przyjemny widok. Normalnie sam wiesz, że taki zapach rana nie daje pięknego zapachu. Często to jest brzydki zapach, przez to zmartwe tkanki. I on czuł zapach, mówi, ojciec Pio używa perfum, perfumuje się. O, na pewno. O, już mam na niego haka. No nie było tak. No później, jak ktoś znał ojca Pio, ten wiedział, że on na pewno nie używał perfum. Tylko właśnie to był zapach, jak wydzielały te rany. To są rany, stygmaty, ogromna łaska. I on właśnie tak dalej mówi. Boyer wysłucha przyjaciela o tym, że ojciec Pio wydziela zapach na tysiące kilometrów z ironicznym uśmiechem. Mówi, to czysta fantazja. Czysta fantazja, to jest powiedział. Jeśli ten ojciec Pio jest naprawdę taki, jak go opisałeś, niech da mi znak, a ja pojadę do niego. Niech da mi znak, a ja pojadę do niego. Więc taki był niedowiarek. No co? Masz takiego ojca Pio? Super jest? No to niech mi da znak, niech pokaże, że jest. Niezwykle po prostu. No, zobaczymy, czy ojciec Pio mu da znak. I co? Minęło sporo czasu. No, wciąż miał te myśli samobójcze. Wciąż mówiła o sobie, która chciała skończyć ze swoim życiem. To jest okropne po prostu. Trzeba sobie powiedzieć, nie załamuj się. Masz problemy? Powiesz się Matce Bożej, z zaufaniem. Nie mówisz, że od razu się wszystko ułoży, ale pójdź z nimi z odwagą. Z odwagą. Minęło sporo czasu. Boyer był właśnie w Lugano. Któregoś wieczoru w czasie spaceru wzdłuż brzegów jeziora, dręczony mrocznymi myślami, zapatrzył się w głębię wód. Znowu miał okropne myśli. Gotów na desperacki samobójczy krok. Już był gotów. Chciał już podjąć. Tak jak mężczyźni popełniają samobójstwo, chciał skoczyć. Zapatrzył się w wodę. Nagle poczuł silną woń róż i fiołków. Silną woń. To nie było jakieś tam zapach. Przecież żeby poczuć zapach kwiatów, trzeba naprawdę się zbliżyć. To była silna woń. Jakiś to był cud, ojca Pio. Ratuje go. Pokazuje, bo on był niedowiarkiem. A ojciec Pio go jeszcze weźmie. Przypomniał sobie o tym, co mówił mu przyjaciel i postanowił pojechać do Apulii. Jednak, jeżeli on to zrezygnował,
samobójstwa, postanowił pojechać do ojca Pio. Spotkanie z ojcem Pio odmieniło go. Kompletnie jego życie. Pozostał na zawsze w San Giovanni Rotondo, gdzie pracował jako lekarz w domu ulgi cierpienia. To jest piękne po prostu. Piękne po prostu, jak ojciec Pio ratuje go. Był niedowiarkiem. Niech ojciec Pio mi da znak. Niech mi pokaże, jeżeli to co mówisz, to jest prawda. Ojciec Pio mu pokazał. Chciał zdobyć tą duszę, żeby właśnie uczynić więcej dobra. Przez to on uratował wiele osób, no, od choroby fizycznej też. Możliwe, że dzięki temu te osoby mogły właśnie przecież dalej wypełnić plany Boże. Jeżeli Pan Bóg daje komuś zdrowie, to nie po to, żeby sobie hasał w grzechu, ale wręcz odwrotnie właśnie, żeby tym bardziej to zdrowie było mu dane, aby zdobył zbawienie, aby zdobył, no, w tym wyścigu, jak mówi święty Paweł, przecież biegniemy wyścigu, aby zdobyć zbawienie. I zauważ jedną rzecz właśnie. On by nie poznał ojca Pio, gdyby nie jego przyjaciel. Jego przyjaciel może był, nie wiem, zwykłą osobą, może był sklepikarzem, co sprzedaje, nie wiem, gazetę w kiosku. Może był sprzątaczem, nie wiadomo, nie wiem, kimś prostym. A może był kimś, nie wiem, zajmował jakąś ważne stanowisko, nie wiem, może państwowe, nie. Ale on dokonał prostego, powiedział mu o ojcu Pio. Ojciec Pio mógł na tym już zbudować, Pan Bóg mógł na tym w sumie już pracować. Bo gdyby jego przyjaciel, ojciec jego przyjaciel dał mu prostą rozmowę o ojcu Pio. Wyobraź sobie, jakie to jest potęga. Pan Bóg nas do tego zaprasza. Pan Bóg właśnie buduje Kościół. Buduje Kościół i chce, żebyśmy my, to od nas zależy, czy my dalej prowadzimy z innymi ludźmi apostolat. On w nasze ręce, w nasze słowa daje tą ogromną misję. Oczywiście trzeba się często tym bardziej modlić, aby modlić się do Matki Bożej, do Ojca Pio, aby te słowa, które komuś wypowiem, były wypowiedziane, było powiedziane to, żeby poruszyć inną duszę. To zawsze znaczy, że ja mam komuś słodzić, ma coś przyjemnego. Często właśnie nawet, ja powiem tak, może być tak, że powiedzenie komuś jasno, że coś jest grzechem, że coś jest złe, może kogoś wstrząsnąć. Może kogoś wstrząsnąć, ojeju, to naprawdę tak jest? W szczególności kogoś, czyja jest zdecydowana postawa. Nie, to jest złe. Koniec, kropka. To jest zło. Może on nie od razu się nawróci. Może taka osoba od razu, nie wiem, nie zostanie, nie będzie tak, ale to może będzie w procesie tym, który ktoś musi przejść, właśnie będzie konieczne. I tak samo ty. Dalej przekazuj ten filmik, ten kanał, czy tam dalej. To jest po to, żeby prowadzić ojca Pio. Ty możesz być apostołem. Prosta sprawa. Klikasz dzisiaj, udostępnij filmik, wyślij maila, wyślij komuś wiadomość i módl się. Módl się, aby ojciec Pio działał, a ty właśnie możesz dalej prowadzić taki apostolat. Dzisiaj też masz te telefony, jest spotkanie ze znajomymi. Patrz, co oglądam. Super sprawa. Super, super sprawa. My możemy być ogromnymi apostołami. To jest ogrom, ogrom łaski, które ty możesz sobie wyświadczyć, bo ileż to jest zasług, jeżeli ja kogoś doprowadzisz dalej. Dalej do oglądania, czy tam do podążania z ojcem Pio, bo nie odchodź, żeby oglądać, tylko żeby właśnie w szczególności podążać za cnotami ojca Pio, za jego przykładem. Zostaw komentarz, może masz jakieś świadectwo, może jakąś, nie wiem, łaskę otrzymałeś się od ojca Pio. Niech to będzie taka tablica świadectwa, że ten. Ostatnio widziałem pan Oskar. Panie Oskarze, bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Piękny komentarz pan Oskar Kochanowski zostawił, mówi o tym, że ogląda filmiki ojcu Pio i otrzymał łaskę, żeby czynić coś dobrego. I to był w dniu zwiastowania, postanowił dokonać tą adopcji dziecka poczętego. Czyli, że przez 9 miesięcy codziennie odmawia co najmniej dziesiątek różańca, może więcej, aby jakieś dziecko, które jest zagrożone zamordowaniem w procederze eufemistycznie nazywanym aborcji, żeby właśnie to dokonał. Więc on będzie się modlił. To jest piękne po prostu. Piękne, bo to nie jestem ja. To jest Pan Bóg, to jest ojciec Pio. Ja jestem nędznym narzędziem, ale to jest piękne, jak się widzi, jak ludzie po prostu dotrzymują takie łaski. Jeżeli masz jakąś łaskę, dziel się.
Nie chowaj się tam w małej tej klatce. No, rozgadałem się. Sama Maria, święty ojcze Pio, módl się za nami.